Studio DTS, witam serdecznie i nasz gość Andrzej Gutmostowy, wiceminister sportu i turystyki. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie dyrektorze, witam państwa. Na marginesie dodam: jedna po raz kolejny, jedna z najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce to zobowiązuje miejsce w takim rankingu? No, na pewno jest to pewne zobowiązanie i pewna obiektywna prawda. Ten ranking mówimy o rankingu naszej turystyki, tak. Tak jednego z największych portali turystycznych, jest tworzony poprzez grono ekspertów, tak, także można powiedzieć, że jest to obiektywne określenie, może nie wpływowa osoba, ale tak, co ktoś pracuje dla turystyki, tak? Przypomnij mnie, pierwsza trójka, przedstawiciel i taki pan. Prezes Henicz i taka, która ma około 30% polskiego rynku na w biurach podróży i setki tysięcy współpracowników w całej Polsce, można powiedzieć, że jest obok kilku największych biur turystycznych, takim pewnym symbolem polskiego sukcesu w turystyce, który potrafi przez te kilkanaście, kilkadziesiąt lat pracować, wypracować sobie tak mocną pozycję, Także w innych krajach Europy Środkowej, bo e, ostatnie miesiące i lata pokazały, że i taka potrafi m, planować ekspansję na, na rynki sąsiednich krajów Europy, Europy Wschodniej. Mm -hmm. e, skoro o turystyce tego, tegoroczna zima, czy tegoroczny sezon zimowy jeszcze się nie skończył, pan już wie, czego się spodziewać? E, ten sezon zimowy był wyjątkowo e, zróżnicowany, wyjątkowo ciekawy. E, jeżeli chodzi o obiekty noclegowe i obiekty gastronomiczne, to można powiedzieć wiedzieć, że on był na poziomie średnich z lat poprzednich z uwzględnieniem inflacji. Natomiast wyjątkowo ciekawa sytuacja była odnotowana w stacjach narciarskich. Stacje narciarskie przez kilkanaście dni pierwszego sezonu odnotowywały bardzo istotny spadek obrotów i frekwencji. Nawet niektóre Pogoda. stacje 20-30%. Jeszcze przede wszystkim pogoda, ale jeszcze pewne dodatkowe nastawienie chyba Polaków, którzy rozważali, czy może wjazd zagraniczny, czy może narty w Polsce. I to się diametralnie zmieniło około połowy stycznia, po Święcie Trzech Króli, kiedy stacje narciarskie odnotowały już podobną frekwencję, jak w latach ubiegłych. Bardzo dobrze jest to monitorować. Te stacje narciarskie mają na tych bramkach, gdzie się wchodzi, mają dokładnie Liczniki właściwie z dnia na dzień, z godziny na godzinę można odtować i porównywać te obroty do lat ubiegłych. Gdyby pana ktoś na ulicy w Warszawie zapytał na narty tej zimy, Dolomity Alpy czy, czy polskie góry, to jakich argumentów Pan użyje, żeby go zatrzymać? W Przede wszystkim jeżeli chodzi o narciarstwo tzw. rodzinne, czyli nie bardzo nie wymagające, wielkich, wielkich wspaniałych stoków, to uważam, że Polska może przedstawić bardzo fajną, ciekawą ofertę. Jeżeli ktoś ma wymagania dużo wyższe, no to oczywiście sami rozumiemy, że Alpy to są, to są Alpy, i tutaj wszelkie jakieś teorie wydadzą się takie nieautentyczne, troszkę, troszkę naciągane. Także, także dla wytrawnych narciarzy, którzy, którzy potrzebują warunków alpejskich, no to tylko i wyłącznie Alpy. Ale badania pokazały w latach ubiegłych, że 80-90% polskich narciarzy oczekuje takich warunków, jakie są w Polsce, i dlatego to narciarstwo w Polsce tak dobrze się rozwija, i stacje i na Podhalu, ale w Beskidzie Sądeckim, Wyspowym cieszą się dużą frekwencją. Odwiedza Pan dzisiaj główne miasta naszego regionu, między innymi z informacją na temat wyników naboru w projekcie, w programie Sportowa Polska. To są głównie inwestycje, remonty obiektów sportowych. Głównie powstają nowe obiekty. Tutaj korzenna rzeczywiście... Kwota bardzo duża, około milion złotych, i to jest gruntowny gruntowne rozwój tych, tych obiektów sportowych, które są przy obiektach edukacyjnych w gminie Korzennej. I ten program Sportowa Polska tak jest głównie dedykowany, aby te potrzeby inwestycyjne samorządów, zazwyczaj samorządy, są beneficjentami, które są istotnym elementem poszerzenia oferty sportowej dla dzieci, dla mieszkańców, dla młodzieży, ale w, miejsc, w regionach kultury również. Są, tak? są dostępne, one stanowią poszerzenie e, szerokiej oferty i tym się też różni ten program od drugiego programu, programu modernizacji orlików, który także dzisiaj wręczamy stosowne czeki. Orliki, które powstawały kilkanaście, kilka lat temu, wymagają e, e, gruntownej i modernizacji. Wymiany wielu różnych elementów, gdyż one żyły, pracowały. Mamy bardzo dużo pozytywnych opinii, że orliki naprawdę przydały się, są, są istotnym elementem życia czasami w danej miejscowości. Teraz jedziemy z, także z Limanowej, gdzie, gdzie Wójtowie opowiadali, że, że te, przy tych orlikach gromadzi się cała całe czasami duża część miejscowości, bo chcą sobie chłopaki wieczorami pograć w piłkę. I bardzo dobrze, i bardzo cieszy, i ważne, żeby mieli dobre warunki. Jak pan jedzie przez, przez region, jak, jak pan jedzie przez Polskę, widzi pan e, te światła wieczorem na Orlikach? Tam się, to się, tam się dużo dzieje? Tak, to, to cieszy. To cieszy, że, że ten program, który się, się sprawdził, e, wypełnił pewne oczekiwania, e, jest istotnym elementem życia społecznego mieszkańców. A w tej dobie popandemicznej, kiedy nasza e, tężyzna fizyczna. E, Odporność wymaga ciągłej pielęgnacji, to tym bardziej orliki i wszystkie inne obiekty sportowe jak najbardziej są cenione. Minister Sportu monitoruje stan zdrowia, wytrenowania dzieci, młodzieży, Polaków. Jeżeli chodzi o stan wytrenowania, czy stan kultury fizycznej dzieci i młodzieży, to jest osobna sprawa. Tutaj jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Edukacji. Mamy trochę niepokojących sygnałów, jeżeli chodzi o raz poziom wagi polskich dzieci. To są niepokojące dane na tle europejskiej. I dlatego te wszystkie programy sportowe, przy obiektach edukacyjnych one głównie trafiają dla dzieci i dla młodzieży tak, bo to poszerza ofertę, to jeżeli jest gdzie ćwiczyć, jest, jest fajna sala, są fajne szatnie, to dzieci się e, garną i to wiemy z wodarzami, z wójtami, ze starostami jak rozmawiają że tam gdzie jest fajna sala fajne obiekty, to dzieci się garną do szkoły no, niedaleki przykładek kiedy niedawno otwieraliśmy salę wielką w Marcinkowicach i starosta przekonywał nas i mówił, że odkąd jest są takie obiekty, to tam naprawdę on nie ma żadnego problemu, bo młodzież garnie się do tej szkoły. Panie ministrze, trzecie igrzyska europejskie Kraków Małopolska już w czerwcu, między innymi w Nowym Sączu, ale nie tylko w Nowym Sączu, w naszym regionie to również Krynica na Podhalu to będzie nowy targ, Zakopane, stopień zaawansowania prac i organizacji monitoruje pan to? Tak, to jest Także jeden z elementów poszerzania i rozbudowy infrastruktury sportowej, bo o ile e, wiele osób czasami krytycznych mówi, po co nam ta impreza i tak dalej, i tak Pan dalej. Mówi o randze sportowej, tak? Tak, e, tak, przypomnijmy, są to imprezy, które są w 90% eliminacjami do, do igrzysk olimpijskich, także ranga sportowa na pewno jest na dobrym poziomie, ale przede wszystkim zobaczmy, że kilkaset milionów znowu jest przeznaczone na obiekty sportowe w Małopolsce i to jest kontynuacja tych argumentów, o których mówiłem wcześniej. Tak bardzo nam zależy, żeby polskie dzieci, młodzież, ale my także dorośli, abyśmy mieli na bieżąco, w zasięgu, że tak powiem, ręki dbać o swoją kulturę fizyczną. Pan redaktor to doskonale rozumie, bo jest dobrym przykładem dbania o taką też jest. Tak no to ja odwrócę, ja odwrócę pytanie, czy wiceminister

tylko teoretykiem, czy też praktykiem sportu? No, zdarza mi się, że regularnie ćwiczyć, to zdarza się oczywiście w cudzysłowie. Moim wielką miłością jest rower szosowy już od kilkunastu lat. Na szczęście na podchalu mam duże możliwości jeżdżenia na rowerze szosowym. Nie, na drogach, które są specjalnie do tego przeznaczone, nie lubię jeździć koło, koło samochodów. Po Warszawie pan nie jeździ? Po Warszawie jeździłem przez kilka Miesięcy, ale po Warszawie biegam, a jak przyjeżdżam na Podcharę, to jeżdżę na rowerze i mogę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie normalnego funkcjonowania życia bez tego, aby co najmniej dwa razy w tygodniu nie skatować się na rowerze. Wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gudmostowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę.